Oto jest mój piesio, to jest mój piesio. Pieski, moje pieski cieszą się, chociaż pan już wrócił przecież wczoraj. Pan wrócił wczoraj, ale piesy się cieszą tak czy inaczej. Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz, jak widzicie, za chwilę dzień się skończy, a ja muszę zawieźć świeżą dostawę paszy do moich spichlerzy. Właściwie nie moich, tylko spichlerze moich kurek. Pasza dojechała, więc za chwilę ją będę przesypywał z tych worków do moich depozytów zrobionych z lodówek. Oczywiście nie omieszkam wam pokazać, jak ona wygląda. Będą nas teraz bombardować reklamami. Kupuj, 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 cały czas kupuj, bo Black Friday, bo jakiś tam czarny poniedziałek, Black Week i co oni tam jeszcze nie wymyślą, żeby tylko kupować. Tak, napędzają swój biznes, już nawet nie wiedzą jak. A jakiś Halloween? Jeszcze lepiej. Cukierek albo psikus? Ja zawsze wybieram psikus. Ja chętnie zrobię psikusa. Więc zobaczcie, jesień przyszła, wszystkie liście już praktycznie tutaj na wybiegach spadły. Zasypuje mi to trochę wybiegi. No ale co zrobić, taka kolej rzeczy. Byłem trochę, jak to się mówi, w rozjazdach. Dlatego w poniedziałek nie było odcinka. Ale mówię, już dzisiaj muszę nagrać, żeby nie było, czegóż się nie robi dla swoich widzów. No ale jak wspomniałem wcześniej, dojechała do mnie pasza ze skrzydlate.pl. Cztery woreczki i już tutaj będę opróżniał. Tak jak wspomniałem wcześniej, bombardują nas reklamami, żeby tylko kupować, a ja tam wolę kupić coś dobrego dla moich kurek, niż marnować kasę na te ich różnego rodzaju wynalazki. Człowiek tyle zbędnych rzeczy kupuje, a potem bez zastanowienia kupuje, pod wpływem impulsu, a potem się zastanawia, po co ja to w ogóle kupiłem. I jak tak popatrzeć gdzieś w piwnicy na strychu, jak ktoś nie ma piwnicy lub strychu, to gdzieś w jakimś pawlaczu albo w innym schowku, to pełno rzeczy jest, których się tak naprawdę nie używa, które leżą bezużyteczne. Więc tak jak powiedziałem, ja wolę kupić coś fajnego dla moich zwierząt, coś, z czego będzie pożytek w postaci na przykład dobrych i smacznych jajek. I być może na pasze nie ma jakiegoś Black Friday czy jakiegoś innego Black Week, ale tutaj zawsze jest upust na hasło Kurnik Kazika na skrzydlatym.pl. Moi widzowie zawsze mają zniżkę na jedzenie dla kurek, więc nie musicie czekać na żadne Halloweeny ani inne temu podobne wymyślone przez ludzi do napędzania różnego rodzaju sztucznych biznesów przez różnego rodzaju sztuczne święta i wynalazki. Tak jak powiedziałem,
Wszystko jest w opisie pod tym filmem. I to już nie od dzisiaj, nie od wczoraj, nie od miesiąca, tylko stali widzowie tego kanału dobrze wiedzą, że na hasło Kurnik Kazika na skrzydlatym.pl zawsze macie rabat, fajny rabat na wszystkie artykuły dla kurek. Co to ja jeszcze miałem zrobić? Bo za chwilę zrobi się ciemno. Tutaj tą paszę to sobie mogę rozpakować troszkę później. Za chwilę zrobi się ciemno. A ja jeszcze dzisiaj chciałem wymienić ściółkę w gniazdach. Ponieważ zauważyłem, że ściółka w gniazdach jest już mocno zużyta, brudna, nie wiem jak to jeszcze nazwać. I zauważyłem też, że kurki jakby do niektórych gniazd wchodzą mniej chętnie, więc może jest to właśnie kwestia tego, że nie pasuje im ściółka w gniazdach. Jako ściółki używam siana. Siana zrobionego ze skoszonej trawki. Co roku koszę, robię sianko. Tak więc zanim tutaj zrobimy porządek w gniazdach, to trzeba zabrać jajka. Kurki już jeszcze niektóre się pierzą. Jak to tutaj wygląda? Ile my dzisiaj mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jajek. Coś tu jest? Tu nic nie ma. O, widzę, że baba z brodą już poszła do kurnika. No tak. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale już jest szaróweczka. Już za pół godziny będzie ciemno. Najgorsze jest to, że przy tak słabym oświetleniu te nagrania, te filmy wychodzą takie sobie, jak to się mówi, jeśli chodzi o jakość nagrania. No ale co zrobić? Nie wiem, co się stało z tym sianem. Naprawdę mocno tego siana w gniazdach ubyło. Ubyło go na tyle, że nawet nie ma co wyciągać. Po prostu dołożę i już. I będzie pan zadowolony. O, masz. Masz tutaj. Żeby ci było wygodnie siedzieć. Jednej z drugą. Artystką. Ze spalonego teatru. O, aż pachnie. Szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu. Sianko. Edycja limitowana. Rocznik 2024. Kto lubi zapach siana? Pisać w komentarzu oczywiście. Ja osobiście bardzo lubię. Bardzo miło mi się kojarzy zapach siana. O! Tutaj to samo. Mało siana. Na tyle mało, że nie ma co wyciągać. Kupy tylko trzeba wysypać. O, to właściwie jest tam niepotrzebne. Już okres lęgowy minął. A więc tak, tutaj dałem. Tutaj nie mam zamiaru dawać. W ogóle te gniazda muszę polikwidować na zimę gdzieś. Pozabierać chyba. Nie wiem. Nie wiem jeszcze, co z nimi zrobię. W każdym razie okres lęgowy się skończył. Kury mniej się już niosą. A co za tym idzie, nie potrzebują już tylu gniazd, co w okresie lęgowym, gdzie tutaj była wojna o gniazda.
Wychodź z gniazda, bo teraz ja chcę. Także, moi drodzy, dziś jest środa, a pogoda nie dopisała. Ale co zrobić? Tak już teraz będzie. Tak już teraz będzie coraz częściej. I czekamy na lepszą pogodę, a właściwie można powiedzieć, czekamy na wiosnę. Chociaż to jeszcze chyba za wcześnie tak mówić, czekam na wiosnę, bo do wiosny jeszcze daleko. Więc moi drodzy, serdecznie zachęcam również i was do utrzymania czystości na wybiegach. Ja, jak widzicie, choć dziś nie jest piątek, to sprzątam, bo zwykle robię to w piątek, ale że w piątek mnie nie było, bo byłem w rozjazdach, to trzeba obowiązki wykonać dzisiaj. I do tego również was serdecznie zachęcam, ja oraz moje piękne kurki i koguciki. I to już tyle w tym krótkim środowym odcinku. Ja się z wami żegnam. Pozdrawiam wszystkich widzów z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki, z Australii. Pingwiny na Antarktydzie. Mówił do was Kazik. Idę zaraz dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.